Doczekaliśmy się. Mamy akordeony w Lubaniu. Po raz pierwszy na taką skalę. Z miejscem spotkań artystów z całej Polski, przestrzenią wymiany doświadczeń kilku pokoleń muzyków. Zespoły, które przyjechały do Lubania. Orkiestra Artura Zajkowskiego pod nazwą Akord. Nowosolecka orkiestra prowadzona przez Ryszarda Żmijowskiego ze Szkoły Muzycznej w Nowej Soli. Odwiedziła nas również orkiestra akordeonowa z Rudy Śląskiej, prowadzona przez Ryszarda Kiera, czyli mieliśmy okazję posłuchać, jak na Śląsku gra się na akordeonach. W programie byli także goście specjalni. Zwycięzca programu Mam Talent, Lukas Gogol oraz Grzegorz Kuryła. Zespół wokalno-instrumentalny Tango Misterio z Niemiec. Oraz światowej klasy wirtuos akordeonu Anatolii Taran, który wystąpił razem z zespołem Taran Trio. Zapraszam Państwa na koncert białoruskiego zespołu Taran Trio. Wspomniane orkiestry stanowiły oprawę całego wydarzenia. Esencją był jednak konkurs. 10. Lubański Konkurs Akordeonowy. Dodatkową atrakcją były warsztaty muzyczne, które prowadził sam Anatolii Taran. Zainteresowanie konkursem całkowicie przekroczyło nasze wyobrażenia. Gościliśmy grupy z Przemyśla, Koszalina, Kłodzka, Głogowa, Legnicy, a jest to zaledwie ułamek listy. Kochani goście, bardzo serdecznie dziękujemy, że tak licznie przybyliście tutaj, że podoba Wam się ta inicjatywa. W konkursie wzięło udział 30 uczestników. A my przechodzimy do jednej z najważniejszych części wręczenia pucharów i wyróżnień laureaci pierwszej kategorii. Nagrodźmy ich wielkimi brawami! Nagroda druga w tej kategorii ex aequo, zespół Dziurawy Miechy z Lubańskiego Towarzystwa Muzycznego z Akordeonu. Zespół prowadzi pan Rafał Panowicz. Gratulacje. Przewodniczący jury, znany akordeonista, doktor habilitowany Piotr Hołowowicz z Katowic, był mile zaskoczony ogólnopolskim poziomem wydarzenia, dorównującym, jak twierdził, najbardziej prestiżowym konkursom w Polsce. Celem konkursów takich jak ten jest podnoszenie i sprawdzanie umiejętności młodych muzyków, danie im wyzwania, z którym mogliby się zmierzyć i osiągnąć sukces. Jest to także okazja do zaprezentowania się przed widownią dużo większą niż w szkole muzycznej. Nagroda za lata długich ćwiczeń i poświęceń. Korzystając z tego, że odwiedziło nas aż tylu muzyków, postanowiliśmy zaprezentować ich także poza Lubaniem. W ostatnim dniu przyjechaliśmy do Świeradowa Zdroju, gdzie nasi wirtuozi dali dodatkowe koncerty. Po 4 latach w końcu w Lubaniu odbył się 10. Konkurs akordeonowy. Tak jest, wielkie brawa. Mógł zaistnieć. Dzięki Szczodrości, dzięki Zrzutkom, dzięki wszystkim tym ludziom, którzy na hasło akordeon uśmiechali się. Podar Lubań. Przedsiębiorstwo Jana. Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu. Kontur 2000 Lubań. Agrofarm z Pisarzowic. PSS z Połem Lubań. Firma Chromex z Lubania. Agrometal z Lubania. Renault Perfecta, autoryzowany dealer Renault. Motel Łużycki w Lubaniu. Agromet Zext w Lubaniu. I wiele innych osób, którzy wsparli projekt podczas zbiórki pieniędzy na portalu zrzutka.pl. Dla nich wielkie brawa! Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji raz jeszcze kierujemy w stronę dyrekcji oraz pracowników Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu oraz Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imieniem Oskara Kolberga w Lubaniu. I jeszcze raz wielkie brawa dla tych wszystkich ludzi wielkich serc.